Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, korzystając z zaszczytnej obecności mojej misji. Chciałabym Wam w pierwszej kolejności bardzo, bardzo, bardzo podziękować za Waszą obecność, za to, że oglądacie. Jest nas już ponad 1500 osób na tym kanale, z czego bardzo się cieszę. I w ramach podziękowania nagrałam dla Was medytację, która jest właśnie tą obiecaną jakiś czas temu nowością na moim kanale i też prezentem dla Was, bo jest to medytacja uzdrawiająca relacje i stąd też tutaj te dwie karty, właśnie kochankowie, bo wiem, że część z Was jakby jest, znaczy no, duża część z Was, która ogląda moje czytania, jest w różnych sytuacjach, w różnych relacjach, często właśnie typu to skomplikowane i też wiele osób ma nadzieję na to, że coś jeszcze między Wami będzie, na to, że ta relacja właśnie odrodzi się, że uda Wam się być z tą swoją osobą, ale też wiem, że część z Was no, jest w takich relacjach, gdzie chcielibyście się odciąć, chcielibyście już zapomnieć o jakiejś osobie, jest jakiś były czy była gdzieś sprzed kilku lat, gdzie wiecie, że już raczej nic z tego nie będzie, ale jeszcze jakaś nadzieja w Was jest i nie potraficie odpuścić, zakończyć tej relacji, więc stąd też tutaj ta karta. No i właśnie jest to taka piękna medytacja, taka wizualizacja, która pozwoli Wam właśnie oczyścić więź, która łączy Was z tą osobą i dla części właśnie to będzie oczyszczenie tych negatywnych jakichś elementów, które stoją Wam na drodze, tak, do spotkania, do tego, żebyście byli razem, a dla części z Was będą to właśnie te elementy, które Was jeszcze trzymają przy tej osobie, mimo tego, że tam już miłości w tej relacji nie ma. Więc piękna medytacja, która pozwoli Wam właśnie to oczyścić. No i zobaczycie, co się później wydarzy. Dla części z Was właśnie efekt będzie taki, że uda Wam się z tą osobą zejść i Wasza relacja się zacznie rozwijać. No a dla części z Was uda Wam się pożegnać z tą osobą. I jednocześnie też ta medytacja i kilka kolejnych, które mam zamiar opublikować na tym kanale, są takim wstępem do warsztatów, które chcę przygotować. W poniedziałek opublikowałam na swoim kanale w zakładce Społeczność ankietę właśnie z zapytaniem o to, czy jesteście zainteresowani takimi warsztatami. Sporo osób powiedziało, że tak, więc bardzo chętnie je przygotuję. Mam nadzieję, że rzeczywiście będziecie zainteresowani i że Wam pomogą, bo będą oparte i na pracy z wewnętrznym dzieckiem, na procesowaniu emocji, na właśnie uzdrawianiu, oczyszczaniu relacji. Więc tak też patrząc właśnie na wszystkie porady, na wszystkie czytania, które już dla Was wykonałam w ciągu poprzednich kilku miesięcy, 6 miesięcy ponad, zauważyłam właśnie pewne tematy, które się powielają, które się powtarzają. Właśnie zazwyczaj, nie zazwyczaj, ale bardzo często ta karta porady, czy te porady właśnie, które tutaj z kart wychodzą, są bardzo podobne i nawiązują właśnie do wewnętrznego dziecka, do tego, żeby zająć się sobą. No i tak pomyślałam, że to też są tematy, z którymi ja sama już od dawna pracuję. Też dużo warsztatów prowadziłam w takiej, no w tej sferze, w takiej tematyce, więc pomyślałam, że przygotuję coś specjalnie dla Was, bo wiadomo, no, z kart można dawać porady, ale też czasami no, nie każdy wie, co to znaczy praca z wewnętrznym dzieckiem, albo co to znaczy zająć się sobą tak naprawdę. Więc myślę, że mam nadzieję właśnie, że będzie to te medytacje szczególnie, no i warsztaty, że też Wam się spodobają i że będzie to coś korzystnego, coś dobrego dla Was. No i chyba tyle. Na razie tyle chciałam tutaj przedyskutować, podzielić się z Wami, właśnie zapowiedzieć tę medytację, zwłaszcza tą jedną, pierwszą, którą w sobotę opublikuję. No i podziękować przede wszystkim za Waszą obecność i za to, że jesteście, za to, że oglądacie. No i tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie, za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo.